lidera. Witam serdecznie z tej strony Słoń i Level. Jesteśmy na Szyderapie. Siemane wszystkim. Siemano. Słuchajcie, mamy kilka pytań do Słonia, stąd jesteśmy właśnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Jesteśmy tuż przed koncertem Słonia. Emocje rosną. Ja mam do ciebie kilka takich najprostszych pytań, w zasadzie jakie się zazwyczaj pojawiają we wszelkich wywiadach. Spoko. Jesteśmy na fali filmów, Oscarów i tak dalej. No. Co twoim zdaniem? Czy Leo tym razem i tak dalej, i tak dalej. No? Czy Leo zgarnie? Wiesz co, mam kładę na to lachę, bo kurwa to nie jest dla mnie, nie wiem, żaden wyznacznik nagrody i tak dalej, nagrody ktoś sobie wymyślił i tak dalej. Według mnie Leo zgarnął kurwa Oscara za rolę w Co gryzie Gilberta Grape'a i miał wtedy nie wiem ile lat, nie wiem ile, 13, 12, whatever, no był szczonem i zagrał mistrzostwo, bo ja myślałem, że on naprawdę jest upośledzony, nie? Ja uwierzyłem w jego, tak więc generalnie to była masakra. A widziałem ten film, tą zjawę i jestem mega rozjebanym. Ale mega pozytywnie? No pozytywnie, nie? Pozytywnie. Mega pozytywnie. Podobno no. Mało dialogów, w zasadzie obrazy. Znaczy w ogóle w sposób, w jaki ten film jest nakręcony, to jest jakieś, to jest masakra w ogóle, nie? Jak dla mnie to jest mistrzostwo, nie? Ale cóż, Oscary przyznają ludzie, oni też się mogą mylić i tak dalej. No. Sport coś, bo teraz też był mecz gwiazd NBA, czy się raczej tym nie interesuje? Wiesz co, jak był mecz gwiazd NBA, to akurat grałem koncerty. Widziałem skróty, jakieś najlepsze akcje, widziałem te slam dunki, to co się tam kurwa działo, to jest jakiś koniec. Aczkolwiek chyba wczoraj albo przedwczoraj mi człowieku na Facebooku wyskoczył jakiś gość, jakiś białas, nie wiem skąd jest, który wszystkie te rzeczy, które oni robili, wszystkie tam powtarzał, nie? I tak dalej, tak więc też mega spokojnie. No wiadomo, Dunkerów jest więcej niż dobrych koszykarzy, ale to... No to prawda, to prawda. No. Niestety nie każdy miał okazję oglądać NBA All Stars, ja tak samo miałem przerwę. No. Słuchaj, jeżeli chodzi o koncerty, to jak żywiołowo grasz? Mikser, wy mówicie słoń, mikser. Kiedy ja powiem słoń, wy mówicie mikser, słoń. Kiedy ja powiem DJ, wy mówicie soina, DJ. Kraków, jesteście tu. Wszystkie rogi w górę. Martwica mózgu. Stal wieje, więc to rozkłada się, a cegła truszy zamiast pieści. Mam na ustach słowa klątwy, templariuszy. Wiercę serca dziury, na pół jestem bazenny. Na mym ciele chmara, opity chleszczy, czy jak perły. Wściekłość wyje techni, stoję z kipą kostki. Nie nagrywam rapu, pod rozgłos się daje rado kostki. Był głos to głos wyroczni, nastał helter skelter. Krwawe żywa, ajca kromer, ciąg sierpę serce. Jak Flapjack Fairplay to klasyka turki. Nie jestem kazi, choć stoję na czele swego kultu. Półbóg, mam te chamskie panty, płaźnie. Fałstę, zasz mnie, znów przynoszę skowy strzyk. Zastój w domu lustra, kiedy słuchasz moich płyt. Ktoś kater, chory syf, więc się te paru rozamki. To rap dla tych, którzy pochodzą od szczuro małpy. Jesteście tu! Łapy w górę! To BDE! Dla mnie przydota jest piekiem. I szukuj na znów, wysuwa po szczękę. O zawsze byłem i już będę! Braindead! Aż się waha już bed, aż się pęknie. BDE! Dla mnie przydota jest piekiem. I szukuj na znów, wysuwa po szczękę. O zawsze byłem i już będę! Aż się waha już bed. Powiedz mi, zastanawiasz się kiedykolwiek, czy skończy się zdrowie? Bo to jednak eksploatuje się jak fizycznie. No wiesz co, no skończy się, każdemu się kiedyś mniej lub bardziej kończy zdrowie i tak dalej. Wiesz, te dinozaury, które mają rokowe, które mają kupę kasy i tak dalej, jeżdżą z własnymi lekarzami na trasę, tak więc wiesz, no tego typu rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że nie będę mieć teraz zapalenia oskrzeli, bo się chujowo czuję. Ale generalnie, no co mam to robić, no? Nie oszczędzasz się i tak. Nie da się. No oszczędzam się, no bo wiesz, kiedyś jak byliśmy młodzi i jeździliśmy w trasę, no to były wiesz, 3 dni kurwa breakdance'u, chlania i wiesz, chuj wie czego jeszcze i generalnie to dosyć mocno zniszczyło zdrowie, nie? Dlatego też wiesz, teraz jest, oszczędzam się, nie? Większość chyba ludzi z tego pokolenia naszego, takiego tych późnych lat 80., wczesnych, dzisiaj już stara się wyhamować.
No wiesz, no, wiesz, jak nie wyhamujesz, to później możesz wyhamować na kurwa jakiś na AA, na odwykach albo ostrych dyżurach, tak więc wiesz, nie? Tak jest. A mówisz, że tańczyłeś breaka? W ogóle miałeś jakiś... Nie, ja sobie robię. Ale w ogóle ja zauważyłem straszne odcięcie, przynajmniej tej, wiesz, tego członu hip-hopu rapowego od bigłowego. W ogóle myślałeś kiedykolwiek na tym, czy tak? Że masz wyjebane czy by tańczyć? Się... Nie, nie, nie. Czy skupiasz się na innych gałęziach hip-hopu? Czy po prostu interesuje cię muzyka, bo w tym... Nie, jestem gdzieś tam fanem graffiti. Nigdy nie byłem writerem, ale gdzieś tam śledzę różne dokonania i tak dalej, więc uważam, że to jest najbardziej hardkorowy, najbardziej chyba najprawdziwszy, jeżeli chodzi o to jakiś taki element całej kultury hip-hopowej. Wiesz co? Kiedyś jak byłem młodszy, chodziłem na balety hip-hopowe, to był standard, że zawsze ktoś się kręcił na bani, nie? To był standard, wiesz co, dawno nie byłem na imprezie hip-hopowej, tak, bardzo dawno nie byłem na imprezie stricte hip-hopowej, że jedę sobie pod bar, nie wiem, pogadać z Wiarą, podylać i tak dalej, i człowieku nie widziałem, więc nie mogę tego określić, bo mogę teraz pierdolić jak taka kurwa stara typowa kurwa, wiesz, taki stary typowy idiota, co już tak nie ma, nie wiem czy tak nie ma, bo może tak jest, ale ja nie chodzę na imprezy, więc nie wiem. No właśnie, bo to się trochę, wiesz, poprzesuwało, oni nadal słuchają tej muzyki, której słuchali w latach 90. Nie? Oni nie przychodzą zazwyczaj na koncerty, tak mi się wydaje z tego, co ja widzę, bo kiedyś tam bardziej w tym siedziałem, ale tak czy inaczej, kurde, dzisiaj, wiesz, mamy już tak pomieszane to wszystko, ci ludzie, którzy przychodzą na twoje koncerty, ja zauważam przynajmniej tu w Krakowie, gdzie mam okazję je prowadzić, że, wiesz, oni pokonują spore odległości. No. Ja zauważam, że to jest pewien taki ewenement, czy ty się z tym spotykasz często, że widzisz, nie wiem, poznajesz kogoś, kto przyjeżdża na ten koncert jakiś czas i widzisz go coraz częściej. Tutaj, człowieku, jest taka Wiara, która była na naszych koncertach po, kurwa, nie, 15-20 razy. Ja ich normalnie, kurwa, znam, wyczajam ich z twarzy ich wyczajam, w tłumie są, wiesz, no to jest masakra. Powiem ci, że to jest takie pytanie dosyć, znaczy odpowiedź moja będzie ogólnikowa, jak na przykład kiedyś pamiętam wychodziła płyta La Coca Nostry, zanim wyszła, człowieku, pojawił się pierwszy singiel i widziałem, że ludzie sobie dziarali, czeku na dłoniach, na szyjach, kurwa, logówkę La Coca Nostry, mówiłem, o kurwa, Lewiksa. Jak wydawałem teraz ostatnie dwie płyty, zarówno BDF i D2, no to człowiek, ludzie sobie dziarali to, wiesz, na sobie i byłem też rozjebany, nie? Pomimo to, że wiesz, człowieku, nie wiem, kurwa, nie wyszła płyta D2, człowieku, pierwsze nożyczki wydzierane, chyba gość sobie zrobił na piszczeli, kurwa, człowieku, to było, nie wiem, 2 tygodnie po premierze pierwszego singla, nie? A czujesz przez to presję? No wiadomo, wiesz, że jak, sam z siebie czuję presję, bo staram się stawiać sobie wysoko poprzeczkę, żeby być, kurwa, lepszy i tak dalej. Natomiast to też jest jakaś, kurwa, presja, aczkolwiek, wiesz co, no nie ma czegoś takiego, że robimy, że wydajemy, powiedzmy, hardkorowy singiel, a cała płyta będzie jakaś, kurwa, mdła, bo nie robimy tak, bo nie zdarzyło nam się tak i nam się to raczej nie zdarzy, tak więc nie wydaje mi się, że ktoś się tym zawiedzie, ej, to już nie to samo co kiedyś, to jest to samo co zaufanie kiedyś. Się skądś wzięło, no, nie? No, dokładnie. Takiego. Ej, koleżanko, ukradłaś maskotkę, Danisz, oddawaj! Co tam masz? O, to jest dmuchany osiołek, na 3-4 wszyscy zrobimy dla niej, o! Spoko w chuj. Wszystkie pięści w górę. Ujdźcie wszystkie pięści w górę. Yo. Już nie wiem, czy to ja, hey! Czy to świat jest... Hej! Hej! Czy to świat, czy... Już nie wiem, czy to ja, czy to świat... Czy to świat jest... Będę to grać, choćby pierdolony storm pokusza. Ale zdajesz sobie sprawę, że przynajmniej, to jest moje spostrzeżenie prywatne, ale dzisiaj ci, którzy są naprawdę na wierzchu, powiedzmy, wiesz, zaliczają się do tego mainstreamu, tak szeroko mówiąc, nie mają takich fanów. To, powiem ci, jest przypadek według mnie 3-4 raperów, którzy mają, wiesz, taką fanbazę, która mało tego, że się dziara, ale naprawdę mocno, mocno ufa tym ludziom, którym kibicują. No, wiesz co, chyba spoko, jaram się, nie? Wiesz... Może nie miałem nigdy takiej wkręty, kurwa, że chyba raczej, żeby coś udawać, wiesz, ta moja poza horrorowa i tak dalej jest udawana, bo jestem, kurwa, zwykłym typem normalnym i tak dalej, nie? To, wiesz, to jest jakaś tam stylówka. Natomiast nie wiem, może ludzie, kurwa, to czują, może, wiesz, nie można też się za bardzo, nie wiem, nie wiem, kurwa, z czego to wynika, nie mam żadnego pojęcia. Poza tym, wiesz co, też tak, nie wiem, czy tak nie jest, że jakaś tam publika
że ktoś nie ma takiej publiki, na przykład, nie wiem, no człowieku, nie wiem, alkopoligamia ma swoją publikę, człowieku, Dilgang ma swoją publikę, wiesz, co, tylko, że oni się, Gandzia Mafia tak samo, no, wiesz. No, tylko mnie bardziej chodzi, że wiesz, tylko część, naprawdę ja zauważam niewielu artystów, którzy mają takiego sortu publikę, bo mówisz Gang Albanii i tak dalej, no to powiedzmy jest dużo większa skala, ale kurde, będąc tu i teraz, są ludzie, którzy, tak jak mówisz, no dziarają sobie wszystko, co się tylko da. No. Ty to czujesz, oni to czują, tylko że czy to nie idzie za daleko? Czasem nie wydaje mi się, że kurde, gdybyś był na ich miejscu, może niekoniecznie. Wiesz co, nie wiem, bo moja pierwsza dziara to była dziara związana z muzyką. I ja to zrobiłem... Czyli jest wygodnie, oni są jak... No, ja robiłem sobie dziarę moich idoli, tak? Mhm. I kurwa, kolejna dziara... No tak, mam kurwa ICP Riddle Box. Na pszczeli mam kurwa, na łapie, mam Dark Lotusa na ręku, tak więc ja jestem sam tego, jak wiesz, fanem, tak dokładnie, mam kurwa logówkę Cowboys from Hell, więc no nie wiem, no ja jestem sam fanem muzyki, nie? Ja się tym jaram, dla mnie to nie jest nic takiego, wiesz, nie wiem. Ale czujesz, de facto robisz na taki role model, nie? To jest coś takiego, oni zaczynają cię naśladować, czy niekoniecznie? Nie, bo... Nie, bo nie, czujesz, nie, tak? nie wydaje mi się. Znaczy wiesz, no każdy raper gdzieś tam dla swojej publiki jest jakimś wyznacznikiem, kurwa tam czegoś i tak dalej, ale ja nie chcę być taką osobą, mi na tym nie zależy, ja nie chcę, żeby kurwa tam... Właśnie, ale... Bądź sobą, rób to, co czujesz i tak dalej. Nie staraj się być... No, jak ktoś znaczy, wiesz, według mnie raper zaczyna się tam, gdzie jest jego muzyka, kończy się, gdzie jest jego muzyka, ale nie masz wrażenia, że tego typu fani chcą więcej. Chcieliby wiedzieć więcej, chcieliby być w większych częściach twojego życia niż tylko to, co im dajesz, nie? Tak i nie, bo jest cała masa ludzi, którzy to odgraniczają, nie? Ogarniają. Są tacy, którzy, nie wiem, człowieku, siedzę gdzieś, nie wiem, w jakiejś, nie wiem, knajpie, człowieku, jem obiad i ktoś się nagle do mnie przysiada i to jest takie, kurwa, dziwne, dobra, gościu, okej, okay, spoko, ale ciebie nie znam, wiesz, no nie musisz ze mną, kurwa, siadać i tak dalej. A są tacy, którzy na przykład jak zjem ten odjak, wyjdę, to przybiją sobie ze mną piątkę przy drzwiach i tak dalej. Zrobią zdjęcie. I będzie spoko, i wiesz, ja to na przykład, wiesz, ja to widzę, nie? Więc... Ale to widzisz w tych ludziach ten sam poziom fanatyzmu? W sensie takiego zdrowego. W sensie nieważne, czy ktoś ci tam przeszkadza, czy czeka. Tak, czy... tak, bo to nie gra roli, czy ktoś ma kurwa dziarę, czy jej nie ma. To jest kwestia tego, jaką jest osobą, jak jest wychowany, nie? Bardziej chyba o to chodzi, nie? Wiesz, jak mu, nie wiem, no jak mu ktoś kiedyś nie powiedział tej, no nie rób tak, kurwa, no to on tego nie wie. To nie? Też jest człowiek. No. Nie no, wiadomo. Słuchaj, serdecznie ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Życzę miłej zabawy. Dzięki. Do zobaczenia. Czyli wbiliśmy w pytania na kartce, tak? Zupełnie. Kurwa, pięknie. Dzięki serdecznie. Dzięki. Hej. Znacie to gówno? Wszyscy! Dupy w górę! Gdzie są moi ludzie? Moje krucie pochowa i bez części gru. Mój styl to BBW. Jestem podły, więc nie wypatrzę z obrzydzeniem, ale coś w tym jest. Więc hej, hej! W górę wszystkie maski! Hej, hej, hej! W górę wszystkie maski! Hej, hej! W górę wszystkie maski! To ci zamaskowani, nie za nich pracy. Mówi green, cop, drop, zombie, katyka, skąd? Zabijam zwrotki, jestem w tym na wyraz dobry. Znów zabijam nocki. Służę gwizdy bestii, zrucha ci tak kłód, grzeszę jeszcze za to tęsknisz. Nie wiem co to mainstream, ja jestem nikim z nich. Wciska ci do ryja wąsę, by wlewać rygi świń. Tak więc kipy syk, albo idź się jebać. Trzyjam kwit twój bebek, żeby ty ze strzewia. O, jebany dewian, nie lubi mnie rap gra. Każdy krytyk na strana, wszystko to nagra. Dziadka mówi się na bitach jak ślepy w Tatrach. A ja na szczycie świata robię chuje wiatrak. Bałgam plebsy, czy był mistrz destrukcji. Zde twój niby progres, ciągnął go za kudły. Chodzę w brudnych kiksach, mówią, że to obciach. Zamiast gościu mam erekcję, stary konstant. Na głośnikach gąsta, na t-shirtach Brayden. Duszę na odległość, skurwiel jak Vader. Wszystko wokół więdnie, życie znika z ziemi. Ściągam tańszy deszczu, z nieba krasta. Gdzie są moi ludzie? Moje krucie pochowa i bez części grób. Mój styl to BBW, jestem podły, więc nie wypatrzę z obrzydzeniem, ale coś w tym jest. Więc hej, hej, w górę wszystkie maski. Hej, 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 w górę wszystkie maski. Hej, hej, w górę wszystkie maski. To ci zamaskowani, nie zdani sprawcy. Subskrybuj Good Shit TV.